Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. To jest program Republika po południu. Temperatura polityczna w Sejmie no chyba osiągnęła temperaturę wrzenia. Sejm wybrał Lidię Staroń na nowego rzecznika praw obywatelskich. Pani senator otrzymała 231 głosów. Jej kontrkandydat, pan profesor Marcin Wiącek, 222. O komentarz prosimy naszego gościa, pan poseł Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam serdecznie, panie pośle. Chyba bardzo pan dobrze dzisiaj zdefiniował temperaturę, bo rzeczywiście temperatura była bardzo wysoka i bardzo duża frekwencja też na sali sesyjnej. Po raz pierwszy tak liczna frekwencja od niepamiętnego czasu. No, ten wynik chyba jest najbardziej, że tak powiem, zbliżony, jeżeli chodzi o wynik pani senator Staroń oraz pana profesora Wiącka. Mówię o różnicy, która jest pomiędzy tymi dwoma kandydatami. No i tutaj oczywiście należy pogratulować pani senator Staroń tego wyniku. No i teraz przed nami jest decyzja Senatu. Zobaczymy, jak Senat akurat się ustosunkuje do tej kandydatury. Sytuacja jest dosyć interesująca, ponieważ pani senator jest członkiem Izby Senackiej, więc tutaj wszystko jest... A jak panie pośle, zagłosują senatorowie Polskiego Stronnictwa Ludowego? No, panie redaktorze, nie byłem w stanie w żaden sposób się porozumieć z żadnym z senatorów z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast mogę powiedzieć o generalnej naszej linii, którą do tej pory utrzymywaliśmy. No, chcieliśmy, aby kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich nie był żaden obecnie czynny polityk. No, pani senator Staroń, z całą sympatią do jej dokonań i równiejszej działalności, jest aktualnie czynnym politykiem, jest senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. No ale wszystko jest w rękach Senatu. Tak jak powiedziałem, myśmy starali się znaleźć takich kandydatów, którzy spełniają ten warunek osoby reprezentującej po pierwsze środowisko akademickie, po drugie również nie będących aktualnie czynnymi politykami, co mogłoby zapewnić ten komfort, bym powiedział, pewnej bezstronności, a zarazem też takiego waloru kandydata na rzecznika, który no, siłą rzeczy musi się zetrzeć czasami też ze stanowiskiem rządu, no bo istotą jego działalności jest również reprezentowanie oczekiwań i praw obywateli. Panie pośle, tak jak powiedziałem, decyzja została podjęta przez Sejm, no i teraz czekamy na rozstrzygnięcie. Panie pośle, jeszcze pytanie dotyczące debaty nad wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich, bo to, co zwróciło moją uwagę, to co prawda nie dotyczy głosów płynących z Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale głosów innych ugrupowań opozycyjnych, to bardziej skupiały się one nie na podnoszeniu zasług własnego, czy też atrybutów własnego kandydata, ale no, były takim trochę niesmacznym przedstawieniem, zarzucaniem pani senator Staroń rozmaitych, no, w części wyimaginowanych zarzutów. Jak pan sądzi, nie byłoby lepiej, gdyby po prostu chwalić swojego kandydata, podnosić jego walory? Ja myślę, że to jest zawsze dużo lepsza sytuacja w warunkach, kiedy jest rywalizacja o jakiś urząd. No chyba, że to są jakieś uwagi, które dotyczą meritum sprawy, a natomiast odnoszenie się ad personam no nie jest najbardziej eleganckim sposobem prowadzenia tej debaty. No więc myślę, że byłoby dużo lepiej dla przebiegu całego procesu wyborczego, gdyby podkreślać, tak jak pan redaktor powiedział, walory kandydata, jego zasługi, jego osiągnięcia, dokonania, również przygotowanie merytoryczne, niż odnoszenie się do spraw, które być może mają walor publicystyczny, no ale nie są przełożone na fakty, które mogłyby, że tak powiem, zagrodzić drogę do urzędu, do którego pretendują. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za ten gorący komentarz. Gościem programu Republika po południu był pan poseł Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Kłaniam się, panie pośle.
Dziękuję bardzo. Życzę dobrego popołudnia państwu. Wzajemnie, panie pośle. Nad wyborem pani senator Lidii Staroń nie głosował za wyborem. Nie głosował na przykład pan premier Jarosław Gowin. Nie głosowali posłowie pan Stanisław Bukowiec, pan poseł Gutmostowy i generalnie posłowie Porozumienia głosowali na kandydata opozycji. Jest z nami kolejny gość, Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. Witam serdecznie, redaktorze. No witam, dzień dobry państwu, dzień dobry. Nie będziemy udawać, że jesteśmy na pan. Marku, jak oceniasz to głosowanie? No bo właśnie tutaj najciekawsza kwestia chyba koncentrowała się na wicepremierze Jarosławie Gowinie i jego decyzji z tym związanej. No wiesz, wydaje mi się, powiem przewrotnie, że to głosowanie i ta rozgrywka wokół wyboru pani Staroń była ciekawsza niż wczorajszy występ polskich piłkarzy. I była też to bardzo złośliwa ocena względem naszych piłkarzy. No, na mecz piłkarski czekamy, bo chcemy zobaczyć dobre widowisko i chcemy odpocząć, natomiast nie chcemy być dręczeni taką postawą jak wczorajsza. Natomiast wybór rzecznika, no to jest taki ważny element ustrojowy w kraju. Platformie czy szerzej koalicji udało się wmówić Polakom, czy próbowała wmówić Polakom, że jest to wybór, który jest obciążony wadą polityczną. Otóż jeżeli się spojrzy na dotychczasowe wybory rzeczników, to każdy z nich był oparty o rekomendację polityczną i każdy z rzeczników, począwszy od profesor Łętowskiej, która przyjęła rekomendację Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, każdy z tych kandydatów przyjmował rekomendację, poparcie jakiegoś środowiska politycznego i godził się na takie poparcie. Ono było warunkiem uczestnictwa w wyborach na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, więc te ostatnie miesiące, ta zmasowana mistyfikacja tego wyboru uprawiana przez część środowiska Platformy Obywatelskiej była jawnym fałszem, a też sprzeczna z tradycją i sposobem wyłaniania poprzednich rzeczników. Wybór pani Staroń, który dokonał się bez głosów, jak zauważyłeś, premiera Gowina i jego zastępu posłów, bo kilku posłów nie głosowało. No jest ważnym za kandydaturą pani Staroń, jest ważnym sygnałem politycznym, ważnym, który każe się zastanowić, czy Jarosław Gowin nie powinien po prostu samodzielnie opuścić Zjednoczonej Prawicy. I ponieważ łatwo mu przychodzi zmiana środowiska politycznego i kokietuje tymi zmianami, jego kariera oparta jest o prowokowanie tych zmian i tych wyjść z gabinetów, w których się znajduje, więc może to jest taka pora, żeby powiedzieć: sprawdzam. No właśnie, ale chciałem jeszcze porozmawiać o wizycie Donalda Tuska w Gdańsku właśnie. Mówił Rafał Trzaskowski, mam plan odbudowy Rzeczpospolitej. Złośliwi tu warszawiacy twierdzili, może najpierw pokaże pan plan odbudowy stadionu Skry, bo zdaje się, że z tym jest dużo gorzej i tam chyba nie było bardzo dużo ludzi na tym zgromadzeniu. To Trzaskowski był w Gdańsku. Trzaskowski, tak. Trzaskowski, tak. Tusk, jeżeli a nie, już to przyjeżdża... Powiedziałem Tusk? Nie. Tak, Tusk jak przyjeżdża do Sopotu. Dawniej myślało sobie... się partia, a mówiło Lenin, albo odwrotnie. Tak. No, emanował Tusk na to całe środowisko. No, Rafała Trzaskowskiego powitało kilkadziesiąt osób. Jak ktoś bardziej zna gdański klimat polityczny, to dostrzegł wielu aktywistów tych ugrupowań, które tworzą władze w Gdańsku w rozmaitych jej przejawach. Byli to radni obecni, radni byli, paru posłów, jakiś senator. No generalnie było, sami swoi się spotkali, żeby Rafał Trzaskowski mógł ich poinformować, że przywrócą Polsce demokrację i wartości, ufundują Polskę na wartościach. Ale nie wiem, o jakie wartości chodzi, ponieważ nie mówił o wartościach, które wniósł Sławomir Nowak czy Stanisław Gawłowski, czy Sławomir Neumann. Znaczy te wartości, o których mówił
pan Trzaskowski w Gdańsku. Być może się przejęzyczył, a być może chciał je dokładnie zdefiniować. To jest odzyskanie tych wszystkich instytucji, których w tej chwili nie posiadamy. No, był trochę zbyt skromny, bo na przykład Gdański Wymiar Sprawiedliwości, duża część tego wymiaru, duża część sędziów jawnie współpracuje i współbrzmi ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej. Politycy Platformy i sędziowie Gdańskiego Wymiaru Sprawiedliwości bez skrępowania, nie bacząc na ograniczenia konstytucyjne, wiecują na przedprożach Gdańskiego Sądu Okręgowego, a sędzia Julia Kuciel, która osądza w tej chwili przypadek europosłanki Adamowicz razem z jej mężem, zamordowanym prezydentem, skandowała nie tak dawno wolne sądy, więc Rafał Trzaskowski mógłby bliżej wyjaśnić, o jakie wartości mu chodzi, bo polska demokracja nie cierpi, jak się chyba obaj zgodzimy. W ramach procedur demokratycznych wybrano w Rzeszowie prezydenta, który też chce walczyć dalej o poprawę jakości demokracji, tak jakby ta jakość demokracji nie przyniosła mu splendoru w postaci wyboru. No, może posługujemy... kwestionuje te wybory, które wygrał, bo to inaczej nie sposób tego zrozumieć. Szczerze mówiąc, Adrian, miałem takie wrażenie, że pan Fiołek kwestionuje wybór, z którego się cieszy. No, zaczynamy urządzać spektakl, w którym nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie role bohaterowie odgrywają. No, pachnie to fałszem, hipokryzją, nie służy polskim sprawom, służy partyjnym, doraźnym, krótkim interesom. To jeszcze wróćmy do tej mojej pomyłki freudowskiej. Tym razem naprawdę o Donalda Tuska chcę zapytać, o jego powrót. Miał być na białym koniu. Ja się tak zastanawiam, czy tym razem on rzeczywiście nie wróci. Bo jego mocodawcy niemieccy, no jakby powiedzieć, mają z nim kłopot, co z nim zrobić. Myślisz, że to dla nich też byłoby błogosławieństwo, że zacytuję Donalda Tuska? No nie, ale oni mają taką wprawę w podsyłaniu, tak zaczynając od Włodzimierza Ilicza Lenina. Tu już przesadzili trochę rzeczywiście. Tu już przesadzili, no teraz powiedzmy wymiar jest mniej dokuczliwy, jak sądzę, ale z jednej strony sponsorują biwaki polityczne, które są nazywane biwakami obywatelskimi, które organizuje Rafał Trzaskowski. Ja to nazywam Rafał Jugend, taki... No, przyjmuję, Adrian, przyjmuję. Natomiast myślę, że tak, że Donald Tusk, a rozmawiamy na jego temat w Gdańsku, w gronie kolegów, z którymi grywaliśmy wspólnie w piłkę. Donald Tusk wyjdzie na to boisko pod warunkiem, że wygrana będzie możliwa i wygrana będzie bardzo prawdopodobna. Więc żadna z potyczek partyjnych, jak sądzę, go nie interesuje. Żadna z funkcji partyjnych go nie będzie interesowała. Natomiast Donald Tusk może się okazać niezłym kandydatem tego środowiska w wyborach prezydenckich. Jeżeli fala sympatii przechyliłaby się na korzyść jego środowiska liberalnego, ale to może być trudne, dlatego że ci, którzy tworzą rdzeń Platformy, nie są w stanie odpowiedzieć na przykład na program Polskiego Ładu. Ten program można krytykować, można się z różnymi fragmentami bardziej zgadzać, jedne chwalić, inne lekko krytykować, czy mocno krytykować. Natomiast Platforma nie jest w stanie odnieść się merytorycznie, ponieważ ugrzęzła w tym liberalnym paradygmacie, który się w Polsce zdewaluował, zdeprecjonował i obywatele go jednoznacznie odrzucili. Zdaje się, że zamiast programu albo jedynym programem jest sok z buraka i to zdaje się do tego się sprowadza. Zawsze dla Donalda Tuska pozostaje otwarte boisko piłkarskie. Tam się może realizować. Biegał ociężale, tak. Ale umiał się schować w drużynie. Musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w programie. Gościem programu Republika po południu był Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. Kłaniam się, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. A już za chwilę program Wolne Głosy w Telewizji Republika.